Kamil, dość nietypowa pora, jak na trening w Bielsku-Białej, 14. Jak ty się w ogóle czujesz po tym naszym długim tournée, gdzie to już czwarty dzień jesteśmy tutaj na południu Polski? Dobrze się czuję. Myślę, że nie czułem się źle i skupiałem się, żeby przetrenować dobrze przed meczem i żeby jak najlepiej wypaść na meczu. Troszeczkę mniej ostatnio grasz, rzadziej. Jak ty wszystko na to zaopatrujesz i czy widzisz swoje szanse w tym meczu z BBTS-em, aby trochę więcej pograć? Jak się zapatruję? No, ciężkie pytanie. Myślę, że jest to decyzja, tak jak mówiłem, decyzja trenera. Ja dalej się jej trzymam, staram się pracować tak jak mogę na treningach i zobaczymy, co czas przyniesie. No to co będzie jutro dla nas najważniejsze w tym meczu z Bielsko-Białą? Żeby wyjść pewni siebie, skupić się na najłatwiejszych elementach i myślę, że wynik będzie jak najbardziej pozytywny dla nas.